Nie wiem, czy pamiętacie, ale w 2020 roku zrealizowaliśmy projekt Dotknij Sztuki, w którym zapraszaliśmy dzieci, by razem z nami dotknęły sztukę, poczuły i spróbowały swoich sił w roli artystów. Naturalnie koncentrujemy się na działaniach, które podjęliśmy już w 2020 roku. Działaniach skoncentrowanych na zwiększeniu oferty kulturalnej dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, dla dzieci wysoko wrażliwych, dla dzieci, które w tej kulturze bywają rzadko, a chcemy to zmienić. W projekcie zaplanowaliśmy 4 bloki różnych działań skierowanych do różnych grup. Pierwszy z nich to warsztaty wspierające zmysły dla dzieci i dla rodziców, podczas których głównym naszym tematem jest sztuka i zmysły i wykorzystujemy te właśnie zmysły do tego, aby sztukę poznawać, aby ją tworzyć, aby się nią zachwycać i aby ją doświadczać. Warsztaty Zanim zachwycę się sztuką to naprawdę bardzo kolorowe, bardzo odważne warsztaty łączące elementy malowania intuicyjnego i plastyki sensorycznej. Jaki jest tego cel? Chcemy, by dzieci, również te wrażliwe sensorycznie, odważyły się na kontakt ze sztuką. Aktualnie wykorzystujemy tutaj różne materiały, różne faktury, nawet elementy instalacji artystycznej, które u nas w Artzonie się pojawiły. I z tego skonstruowaliśmy wspólnie z naszym partnerem, Instytutem Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego, instalację, która porwała i zachwyciła dzieci, a one nadały jej kolor. Warsztaty łączyły w sobie elementy dotykowe, zapachowe oraz czucia głębokiego. Dzieci na początku troszkę z dystansem podchodziły do malowania, używały pędzli i wałków, by potem doświadczać sztuki już całym sobą. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, żeby poeksplorować przede wszystkim swoje ciało, jak mamy się ze swoim ciałem, jak mamy się w relacji z drugą osobą, z drugim ciałem, jak mamy się w relacji z ciałem i grupą. Podstawą jest zawsze zabawa i to, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy wychodzili z poziomu ciekawości zarówno u siebie, jak i u innych i u grupy. I to jest taka podstawa, która daje nam swobodną przestrzeń do tego, żeby poznawać się poprzez dotyk i poprzez ruch. I tak tutaj właśnie działaliśmy dzisiaj z dbałością o siebie, o grupę, z ciekawością swojego potencjału. Nasz pierwszy utwór w repertuarze to Jadą, jadą misie. Lecimy. Jadą, jadą misie. Podczas zajęć staram się zachowywać różnorodność dźwięków i aktywności muzycznych. Każde dziecko ma w sobie muzyczny potencjał, który należy rozwijać właśnie poprzez proponowanie im ciekawych muzycznych propozycji, uwrażliwianie na to, co się dzieje dookoła nas dźwiękowo. Yeah.
Takim naszym ważnym punktem są warsztaty tworzenia i projektowania książki dla dzieci, która na koniec będzie takim twardym rezultatem dostępnym dla rodziców i dla dzieci. Książka stworzona wspólnie z dziećmi na warsztatach będzie przygotowywać naszych najmłodszych odbiorców do pojawienia się w różnych miejscach związanych z kulturą i do tego, jak sobie radzić z różnymi sytuacjami, z różnymi bodźcami, które je spotkają podczas takich odwiedzin. Książki, które tworzymy, odnoszą się do wizyty w takich miejscach jak Dom Kultury, Muzeum, Galeria Sztuki czy Sala Koncertowa. Dzieci przy wsparciu instruktorów i przy wsparciu rodziców tworzyły swoje okładki, wnętrze, karty, projektowały swojego bohatera, a także tworzyły mapę, jak dojść do wymienionych przeze mnie miejsc. Kolejny etap to Festiwal Zmysły Niedocenione. Tutaj odbędzie się szereg warsztatów i spotkań, które są skierowane do osób dorosłych, do rodziców, do pedagogów, pedagożek, kadr kultury. One będą dotykać tematyki związanej ze zmysłami i emocjami właśnie w obszarze sztuki, o to, jak projektować ofertę kulturalną właśnie skierowaną do dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. I ostatnie dwa etapy to działania o nazwie Mały Twórca i premiera naszej książeczki, bajki, którą tworzymy na warsztatach wspólnie z dziećmi. Mamy nadzieję, że tutaj najwięcej rodziców skorzysta z tego produktu, gotowego narzędzia do tego, by przygotować się na pierwszą wizytę w muzeum, pierwszą wizytę w galerii, w Domu Kultury, w Filharmonii czy w dowolnym innym miejscu, gdzie jest pełno sztuki i pełno kultury.